Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 268 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami pieśni z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 31, od 10 do 14. Słuchajcie narody słowa pańskiego. Głoście na dalekich wyspach mówiąc, ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi Go i będzie czuwał nad Nim jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od Niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana zbożem winem, oliwą, drobnym i większym bydłem. Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu, i nigdy już sił im nie zbraknie. Wtedy ogarnie dziewice radość wśród tańca, i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozwesele po ich troskach. Kapłanom dostarczę obficie tłuszczu, a naród mój nasyci się błogosławieństwem. Wyrocznia Pana. W rozdziałach od 40 do 42 księgi Jeremiasza prorok relacjonuje wydarzenia po upadku Jerozolimy, w tym wybór Gedaliasza na namiestnika i niepokój wśród ocalałych. Teksty te pokazują, jak mieszkańcy Judei, mimo Bożych wezwań, decydują się na ucieczkę do Egiptu, co prowadzi do dalszych komplikacji i tragedii. Jeremiasz wzywa do zaufania Bogu, i przedstawia Jego wolę, nawet w obliczu trudności. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza, po uwolnieniu go z rama przez Nebuzaradana, dowódcę Straży Przybocznej. On to wydobył go, gdy był skuty łańcuchami wśród wszystkich zesłanych z Jerozolimy i Judy, którzy mieli być uprowadzeni na wygnanie do Babilonu. Naczelnik Straży zabrał Jeremiasza i rzekł do niego: Pan, Bóg Twój, przepowiedział nieszczęście temu miejscu. Wypełnił i uczynił Pan, jak przepowiedział. Zgrzeszyliście bowiem przeciw Panu. Nie słuchaliście Jego głosu i dlatego spotkał Was taki los. Teraz zaś oto uwalniam Cię z więzów, jakie masz na swych rękach. Jeżeli wydaje Ci się korzystne pójść ze mną do Babilonu, chodź. Wtedy będę miał Ciebie pod opieką. Jeżeli zaś wydaje ci się niekorzystne pójść ze mną do Babilonu, zostań. Spójrz, cały kraj masz przed sobą. Idź tam, dokąd uważasz za dobre i słuszne się udać. Wróć do Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana, którego król babiloński uczynił zarządcą miast judzkich i zamieszkaj z nim wśród ludu, lub też udaj się dokąd będziesz uważał za słuszne. Następnie dowódca Straży Przybocznej dał mu zapas żywności oraz podarunek i zwolnił go. Jeremiasz więc udał się do Godoliasza syna Ahikama do Mispa i przebywał z nim wśród ludu, który pozostał w kraju. Gdy zaś usłyszeli wszyscy dowódcy wojsk znajdujący się w terenie oni sami i ich ludzie, że król babiloński uczynił zarządcą kraju Godoliasza syna Ahikama, i że uczynił go zwierzchnikiem mężczyzn i kobiet, dzieci i ubogiej ludności kraju, tych, którzy nie zostali uprowadzeni na wygnanie do Babilonu, przyszli do Godoliasza do Mispa. Izmael syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan synowie Kareacha, Serajasz syn Tanhumeta, synowie Efaja z Netofa, Jezaniasz syn Maakatyty, oni sami wraz ze swoimi ludźmi Godoliasz syn Achikama, syna szafana, złożył im i ich ludziom przysięgę, mówiąc: Nie bójcie się służyć Chaldejczykom. Pozostańcie w kraju i bądźcie poddani królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło. Ja przebywam w Mispa jako przedstawiciel wobec Chaldejczyków, którzy przyjdą do nas. Wy natomiast zbierajcie wino, owoce i oliwę gromadźcie w swych naczyniach, a przebywajcie w miastach, które wzięliście w posiadanie. Także wszyscy mieszkańcy Judy, którzy przebywali w ziemi moabskiej u Ammonitów i w Edomie i innych krajach, usłyszeli, że król babiloński pozostawił resztę w Judzie i że ustanowił nad nimi Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana, jako zarządcę. Powrócili więc wszyscy mieszkańcy Judy ze wszystkich miejsc, po których się rozproszyli i przyszli do ziemi judzkiej, do Godoliasza, do Mispa. I zebrali wino i owoce w wielkiej obfitości. Jochanan zaś, syn Kareacha i wszyscy dowódcy wojskowi będący w polu, przyszli do Godoliasza do Mispa i powiedzieli do niego: Czy ci wiadomo, że Baalis, król Ammonitów, posłał Izmaela, syna Netaniasza, by cię pozbawił życia? Lecz nie uwierzył im Godoliasz, syn Achikama. Tymczasem Jochanan, syn Kareacha, powiedział w tajemnicy do Godoliasza w Mispa: „Pójdę i zabiję Izmaela syna Netaniasza, tak że nikt nie będzie wiedział. Dlaczego ma on ciebie zamordować, a wszyscy mieszkańcy Judy, którzy skupili się przy tobie, mają ulec rozproszeniu. Reszta zaś Judy zagładzie.” Godoliasz, syn Achikama, powiedział do Johanana, syna Kareacha: „Nie możesz popełnić takiego czynu.” bo to, co mówisz o Izmaelu, jest kłamstwem. W siódmym miesiącu przybył Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszamy z królewskiego rodu wraz z dziesięciu ludźmi do Godoliasza, syna Achikama, do Mispa. Podczas gdy tam ucztowali wspólnie w Mispa, powstał Izmael, syn Netaniasza oraz dziesięciu ludzi, których miał ze sobą i zamordowali mieczem Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Zabił więc tego, którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju. Nadto zabił Izmael wszystkich mieszkańców Judy, którzy mu towarzyszyli w Mispa, Chaldejczyków, którzy tam przebywali, oraz żołnierzy. Następnego dnia, po zamordowaniu Godoljasza, gdy nikt jeszcze o tym nie wiedział, przyszli ludzie z Sychem, z Shilo i Samarii w liczbie osiemdziesięciu, z ogolonymi brodami, z rozdartymi szatami i pokryci nacięciami nieśli oni ze sobą ofiary pokarmowe i kadzidło by je złożyć w domu pańskim Izmael syn Netaniasza wyszedł im naprzeciw z Mispa podczas gdy oni postępowali naprzód płacząc Gdy ich spotkał rzekł do nich Chodźcie do Godoliasza syna Achikama Gdy zaś weszli do miasta Izmael syn Netaniasza i ludzie którzy z nim byli zabili ich i wrzucili do cysterny Dziesięciu ludzi spośród tychże powiedziało jednak do Izmaela: Nie zabijajcie nas, bo mamy w polu ukryte zapasy, pszenicę, jęczmień, oliwę i miód. Wstrzymał się więc, nie zabijając ich wraz z ich towarzyszami. Cysterna zaś, do której wrzucił Izmael zwłoki zabitych ludzi, była tą wielką cysterną, którą zbudował Asa przeciw Baszy, królowi izraelskiemu. Tęto cysternę Izmael syn Netaniasza napełnił pomordowanymi. Następnie uprowadził Izmael resztę ludu, który był w Mispa oraz córki królewskie, które Nebuzaradan, dowódca gwardii, powierzył Godoliaszowi, synowi Achikama. Izmael syn Netaniasza zabrał ich ze sobą i wyruszył, by przejść do Ammonitów. Gdy usłyszał Jochanan syn Kareacha i inni dowódcy wojskowi, którzy z nim byli, o wszystkich zbrodniach, jakie popełnił Izmael syn Netaniasza, zebrali wszystkich ludzi i poszli walczyć z Izmaelem synem Netaniasza. Spotkali go u wielkiego stawu w Gibeonie. Wszystkich ludzi, którzy byli z Izmaelem, ogarnęła radość, gdy ujrzeli Johanana, syna Kareacha wraz z innymi towarzyszącymi mu przywódcami. Odwrócił się więc cały lud, który uprowadził Izmael z Mispa, i przeszedł znów do Johanana, syna Kareacha. Izmael zaś syn Netaniasza zbiegł wraz z ośmiu ludźmi przed Johananem i odszedł do Ammonitów. Johanan syn Kareacha i inni towarzyszący mu dowódcy wojskowi zabrali więc resztę ludu, który uprowadził Izmael, syn Netaniasza z Mispa, po zabiciu Godoliasza, syna Achikama. Mężczyzn, kobiety, dzieci oraz dworzan, których uprowadził z Gibeonu. Wyruszyli w drogę i zatrzymali się w Gerut Kimcham w pobliżu Betlejem, by udać się w dalszą drogę do Egiptu, jak najdalej od Chaldejczyków. Bali się ich bowiem, gdyż Izmael syn Netaniasza zamordował Godoliasza, syna Achikama, którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju. Wszyscy dowódcy wojskowi wraz z Johananem, synem Kareacha i Jezaniaszem, synem Hoszajasza, oraz cały lud od małego do wielkiego, przyszli i powiedzieli do proroka Jeremiasza: Niech nasza prośba znajdzie posłuch u ciebie. Módl się za nami do Pana, Boga Twojego, za całą tę resztę, bo pozostało nas niewielu z wielkiej liczby, jak nas widzisz, aby Twój Pan Bóg wskazał nam drogę, którą mamy pójść i co mamy czynić. Prorok Jeremiasz odpowiedział im: Dobrze, będę się modlił do waszego pana Boga zgodnie z waszym życzeniem. Każde słowo, jakie mi pan powie o was, oznajmie wam, nie tając przed wami niczego. Oni zaś rzekli do Jeremiasza: Bóg nam świadkiem wiernym i prawdomównym, że postąpimy we wszystkim według tego, co pan, twój Bóg, objawi dla nas. Czy będzie to dobre, czy złe. Usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego cię posyłamy, aby się nam dobrze powodziło za to, że posłuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego. Po upływie dziesięciu dni Pan skierował do Jeremiasza słowo. Zwołał więc Jeremiasz Jochanana, syna Kareacha, wszystkich dowódców wojskowych, którzy mu towarzyszyli, oraz cały lud od małego do wielkiego i powiedział do nich, tak mówi pan Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, bym przedstawił mu waszą prośbę. Jeżeli będziecie nadal mieszkać w tym kraju, wzmocnię was, a nie zniszczę. Zasadzę was, a nie wyrwę. Ogarnął mnie bowiem żal z powodu nieszczęścia, jakie na was zesłałem. Nie obawiajcie się króla babilońskiego, przed którym drżycie. Nie bójcie się go. Wyrocznia Pana bo ja jestem z wami, by was ocalić i uwolnić z jego ręki. Okaże wam miłosierdzie, także się zlituje nad wami i pozwoli wam zamieszkać w waszej ziemi. Jeżeli zaś postanowicie, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga, nie chcemy przebywać w tym kraju i powiecie nie, raczej chcemy udać się do ziemi egipskiej, gdzie nie będziemy oglądać ani wojny, ani słyszeć głosu trąby, ani łaknąć chleba. Tam chcemy zamieszkać to wtedy posłuchajcie słowa pańskiego reszto Judy tak mówi pan zastępów Bóg Izraela jeżeli powzięliście zdecydowane postanowienie by udać się do Egiptu i pójdziecie by się tam osiedlić dosięgnie was tam w ziemi egipskiej miecz którego się obawiacie oraz głód którego się lękacie będzie szedł za wami ślad w ślad w Egipcie tam też pomrzecie Wszyscy zaś ludzie, którzy zdecydują się pójść do Egiptu, by się tam osiedlić, umrą od miecza, głodu i zarazy. Żaden z nich nie ujdzie i nie uniknie nieszczęścia, jakie zamierzam na nich sprowadzić. Tak bowiem mówi Pan zastępów Bóg Izraela: Jak się rozpętał mój gniew i oburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak się rozpęta mój gniew przeciw Wam, którzy chcecie się udać do Egiptu. Staniecie się przedmiotem złożeczenia, zgrozy, przekleństwa i obelgi, a miejsca tego już więcej nie ujrzycie. Pan powiedział do was, reszto Judy, nie pójdziecie do Egiptu. Wiedzcie dobrze, że ostrzegałem was dzisiaj. Naprawdę narażaliście lekkomyślnie życie, gdy wysłaliście mnie do Pana, Boga waszego, zlecając. Módl się za nami do Pana, Boga naszego i oznajmij nam wszystko, co powie Pan, nasz Bóg, a wykonamy to. Oznajmiłem Wam więc dzisiaj, lecz nie chcecie słuchać głosu Pana, Boga waszego o tym wszystkim, z czym mnie posłał do Was. Teraz zaś wiedzcie, że z pewnością pomrzecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, do którego chcecie się udać, by tam osiąść. W Ewangelii według świętego Marka, rozdział 1 wersetu 29 do 45, Jezus kontynuuje swoją działalność, uzdrawiając chorych i wyrzucając złe duchy, co przyciąga do niego coraz większe tłumy. W centrum tego fragmentu znajduje się uzdrowienie teściowej Piotra oraz oczyszczenie trendowatego, które ukazują wszechmoc Chrystusa i moc uzdrawiania. Jezus, mimo rozgłosu, Pozostaje wierny swojej misji, szukając miejsc odosobnienia na modlitwę i kontemplację. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej: on podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi, i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz On po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok Do usłyszenia.